Dajcie, kochani. Tak. A ja sobie teraz potrzebuję. Na razie. Dosyć już dosyć.
chłopa. Żurko! Żurko! Czy palma do święcenia jest już gotowa? Oj tak, matko. Z zielonych gałązek jeży, z bóg szpanu, palma ukręcona, ozdobiona kwiatkami, będzie poświęcona. A potem w ważnym miejscu ją postawimy. Od nieszczęść rodzinę uchronimy. Mówili, że jak koczki palmowe palmy zjadały, na gardła nigdy nie chorowały. I w dobrym zdrowiu kawalerów sobie rozkochywały. A jak palmą święconą chłopak został uderzony, miał zdrowie i szczęście na cały rok zapewnione. Oj, takie to były przesądy i różne zwyczaje. Jednym z nich także w pierwszy dzień świąt oracyje śpiewanie. Oj, śpiewaj se, babo, śpiewaj. Dobranoc.
jeśli to nie dom, jeszcze wszyscy smacznie śpią. Wiadro, dzbanek masz tu dworo, jeszcze jeden podstawowo. Oj, nie wiedzą gospodarze, że z tej strony sennik będzie zakłócony. A już wkrótce woda tryśnie i popłyną niczym wiśle. Kto jest suchy, mokry będzie. Syngus, syngus, syngus wszędzie. Gwałturety! Co się dzieje? Ktoś jest w izbie? Czy złodzieje? Co za przebierańcy do was tutaj dzisiaj przybyli? Ano ten buziarze przybyli, by wam czas umilić. A jaki macie wózek ładny, paradny. Ano przyjechali z górki, taki zwyczaj dawny. Przychodzi mi z górkę, w którym niespodzianki mamy. I wielkanocne życzenia gospodarzom składamy. A co tam tak za kogutem wystaje? Chyba palmy, tak mnie się zdaje. A po co? A co to za wózek z wami na przedzie? Razem z wami z kurkiem jedzie? To niezwykły kurek. Skrzydła zwykły, ogon z piórek. Grzebieniasty, kolorowy, wielkanocny, dyngusowy. A tam za kogutem? To co wystaje? Tak, chyba palmy. Tak mnie się zdaje. Ano, palmy daje chyba mnie. No darze, to tak zawsze od wieku wierzono, że palmy podpędzali z domu nocy. Ta palma z pachnącego ziela przetrwa aż do córki wesela. A co macie jeszcze w wózku, dyngusiarze? A mamy, mamy, zaraz wam pokażę. Pryszyc, pryszyc, stop!
Wielkanocne życzenia.